Cześć, dzień dobry. 3 listopada i energetyka dnia. Energetykę łączę tarota z numerologią i wskazuję możliwości danego dnia i jakie są tutaj opcje do wykorzystania, możliwe w cudzysłowie zagrożenia, żeby im uniknąć. Ja jestem tarocistką Agiatis, tarot, numerologia, karty anielskie, wyrocznie, kości losu, nauka tarota to ja. I oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam Was na moją stronę. A zatem dzisiejszy dzień niesie możliwości wprowadzania w czyn tego, co nieoczywiste. Czyli macie na przykład pracę i działacie, nazwijmy to, w pasji, i chcielibyście tę pasję powoli przekuwać w tak zwaną większą szalę, to dzisiaj jest taka właśnie możliwość, żeby prace nad tym były na tyle fajne, na tyle skuteczne, że zostajecie zauważani. To też jest dzień na tak zwane wzięcie spraw w swoje ręce. Zatem, jeżeli ktoś coś dla Was miał zrobić, a gdzieś tam nie realizowało się, to jest właśnie dzień, słuchaj, możesz to zrobić sama, możesz to zrobić sam. To też jest moment, w którym poczekajcie, 3, 11, 3, tu jest 11, 3, 4. To jest też dzień, w którym warto weryfikować sobie autorytety, osoby, które faktycznie niosą wiedzę, a nie tylko udają, że ją mają, czyli dużo mówienia, nic nie robienia na tej zasadzie. Warto też zwrócić uwagę na to, żeby nie dać sobie wejść dzisiaj na głowę, ale tak nazwijmy to nie fochem, nie złością, a umiejętnie właśnie stawiać tutaj też granice. To też jest czas na to, aby zwracać uwagę na to, jak pewne rzeczy są artykułowane, bo intonacja w głosie będzie miała znaczenie, bo to nam albo pomoże, albo zaszkodzi. Czyli to samo można powiedzieć w sposób taki przestępny albo też agresywny, zatem dzisiaj panujemy nad intonacją głosu, bo możemy być mylnie interpretowani. Możemy też być wsadzani nie do tej szufladki, a nie do właściwej, czyli ktoś może uważać, że to my coś zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, i też uważając na słowa, trzeba tu postawić też granicę. To też jest czas, w którym warto przejść do przodu w zgodzie ze sobą, i tutaj nie jest siła tą mocą, która daje, tylko właśnie spryt. Warto też nie dać się posadzić w drugim rzędzie, tylko jeżeli uważasz, że masz rację, a to przedstaw argumenty, a wtedy i twoja racja się obroni. To też jest dobry czas na działania tak zwane ze szeroką historią motoryzacji, logistyki. Zatem, jeżeli tutaj chcecie gdzieś jechać, a czy w jakiś ten sposób chcecie zwrócić uwagę na środki transportu, a czy to decyzje w związku z właśnie z podróżami, to jest dobry dzień, żeby tym aspektem się zainteresować i w nie swoją uwagę inwestować. Dobrego dnia Wam życzę. Mam nadzieję, że te energetyki Wam pomagają. Dajcie znać w komentarzach, jak one z Wami rezonują i jak długo ze mną już jesteście, czy przy tych energetykach, czy ogólnie. Dobrego dnia Wam życzę.